Sponsorem odcinka jest firma Bonimed, producent suplementu diety Inflabon, polecanego przy stanach zapalnych organizmu. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnej audycji. Piszę Baba do Zielarza. Dostaliśmy kolejny list, list od Pani, która ma problemy ze stawami, ma stany zapalne stawów, ma bóle i stosuje na te bóle preparaty syntetyczne i chciałaby je zastąpić lekami ziołowymi. Czy to jest możliwe? Jest to możliwe. Nie mam tutaj jasności, Pani nie przedstawia mi żadnych badań, rozpoznań klinicznych, tylko po prostu mówi o takich problemach bólowych, które ma, bo ból stawów może być z różnych powodów, zwyrodnieniowy, zapalny. Ten zwyrodnieniowy też jest troszkę zapalny. I teraz, czy są substancje ziołowe, które hamują proces zapalny? Są, proszę Państwa, są i one znakomicie się sprawdzają. I ja zawsze sugeruję pacjentom rozpocząć terapię od substancji naturalnych, a potem dopiero wejść w te leki niesteroidowe przeciwzapalne, bo te leki z tej grupy niestety mają też mnóstwo działań niepożądanych. O jakich surowcach trzeba pamiętać, gdy mamy do czynienia z chorobą zapalną? Nie tylko stawów, ale w ogóle generalnie z zapaleniem. Na początku wydaje mi się, że można by się odwołać do kłącza kurkumy. Kurkuma, a zawarta w niej kurkumina, a też inne substancje, które wchodzą w skład kurkumy, to jest właśnie główny surowiec zielarski używany w medycynie tradycyjnej Chin, Japonii i szczególnie Półwyspu Indyjskiego, ale on został przetransportowany do Europy i przebadany na wszystkie możliwe sposoby. Rzeczywiście jest to surowiec o działaniu przeciwzapalnym. Kurkuma też działa znakomicie na wątrobę, co ma znaczenie w kontekście tego, iż leki przeciwzapalne mogą tą wątrobę uszkadzać. Drugi taki surowiec, o którym trzeba pamiętać, to korzeń hakorośli. To też świetny surowiec, też przeciwzapalne działanie i ma też inne, przeciwobrzękowe, co ma znaczenie w przypadku stawów. Ma też działanie poprawiające trawienie. To jest ważne, dlatego że osoby, które cierpią na choroby stawów, to najczęściej osoby starsze i to działanie poprawiające trawienie ma też swoje znaczenie. Ma też, redukuje też poziom kwasu moczowego, co ma oczywiście też znaczenie. Kolejny surowiec, no to tradycyjny, to kora wierzby, która ma przeciwzapalne działanie. Nazywana jest nawet taką ziołową aspiryną, więc warto się do niej odwołać. Ale wróćmy jeszcze do tych preparatów, tych surowców, które znajdują się na terenie Półwyspu Indyjskiego. Tutaj trzeba pamiętać o kadzidłowcu indyjskim. Żywica z tego drzewa znakomicie przeciwzapalnie działa i jest stosowana również w terapii. I trzecia sprawa, czy ostatnia sprawa, taki najbardziej typowy surowiec, to kłącze imbiru, które również ma świetne działanie przeciwzapalne, poprawiające funkcję stawów. Można by oczywiście jeszcze wspomnieć o innych surowcach, natomiast to są takie podstawowe, najczęściej stosowane, najlepiej udokumentowane. Warto je ze sobą pomieszać, warto łączyć. Zawsze zielarstwo to, proszę Państwa, ziołolecznictwo to mieszanki. Mieszanki, które wchodzą w sobie w interakcje i działają znakomicie. Także sugeruję, abyście Państwo sobie taką mieszankę zrobili albo kupili preparat gotowy, który ma te składniki w sobie. Jeżeli my jesteście zainteresowani fitoterapią, odsyłam do dwóch moich książek, Ziołolecznictwo ojca Grzegorza i fitoterapia i profilaktyka zdrowotna i fitoterapia. Te książki są do dostania w sklepach zielarskich i w internecie. Serdecznie pozdrawiam i do miłego usłyszenia. Sponsorem odcinka była firma Bonimed, producent suplementu diety Inflabon, polecanego przy stanach zapalnych organizmu.